Rozdział osiemnasty Bain nie pojawił się na porannych ćwiczeniach. Kasimowi nie trudno było się domyślić, kto jest odpowiedzialny za jego nieobecność. Nie zawracał sobie głowy stukaniem. Użył mocy, by wyważyć zamek i kopniakiem otworzył drzwi. Niestety element zaskoczenia, na które liczył, przepadł. Cordis stał tyłem do drzwi. Przyglądając się jednemu ze wspaniałych gobelinów, jakie wysiały obok jego ogromnego łoża. Nie odwrócił się, kiedy wpadł fechmistrz. W ogóle nie zareagował na hałas. A to oznaczało, że spodziewał się wtargnięcia. Kasim gwałtownie machnął ręką i drzwi zatrzasnęły się z hukiem. To, co miał zamiar powiedzieć, nie nadawało się dla uszu studentów. — Co do wszystkich piorunów zrobiłeś, Cordis? — Przypuszczam, że masz na myśli ucznia Bejna. Oczywiście, że mam na myśli tego cholernego Bejna. Koniec gierek, Cordis. Co mu zrobiłeś? Jemu? Nic. Nie w taki sposób, jak sądzisz. Próbowałem mu tylko przemówić do rozsądku. Próbowałem wyjaśnić mu konieczność dostosowania się do ram tej instytucji. Zmanipulowałeś go. Kasim westchnął z rezygnacją. Wiedział, że Cordis nie przepada za Bejnem, głównie dlatego, że sprowadził go tutaj Lord Kopecz, jego długoletni rywal. Fechmistrz zrozumiał, że powinien był ostrzec ucznia. W jaki sposób wpłynąłeś na jego tak myślenia? Ciągnął, usiłując wywołać jakąkolwiek reakcję. Musiłeś go do wejścia na ścieżkę, na której chciałeś go zobaczyć. Ścieżkę zagłady. Cordis nie odpowiedział od razu. Kasim, znudzony oglądaniem pleców lorda, podszedł, chwycił go za ramię i odwrócił przodem do siebie. Dlaczego Cordis? W pewnej króciutkiej chwili, zanim jeszcze obrócił go całkiem, wydawało mu się, że na szczupłej, ściągniętej twarzy mistrza Akademii dostrzegł przebłysk niepewności i zmieszania. Ale już za chwilę ta sama twarz wyszybiała się wściekłością, a ciemne oczy w głębokich oczodołach zabłysły gniewnie. Kordy z uderzeniem zrzucił z ramienia dłoń Kasima: Bain sam to na siebie sprowadził. Był nieposłuszny. Opętała go obsesja przeszłości. Nie przyda nam się na nic, dopóki nie przyjmie nauk akademii. Kasim był wstrząśnięty. Nie tym wybuchem, lecz wyrazem niepewności, który go poprzedził. Nagle zaczął się zastanawiać, czy to spotkanie przebiegło dokładnie tak, jak to planował mistrz. Może Cordis próbował zmanipulować Beina i przegrał. To nie byłby pierwszy raz, kiedy nie docenili swojego niezwykłego ucznia. Teraz Kasim był już bardziej zaciekawiony niż wściekły. Powiedz mi, co się stało, Cordis? Gdzie Bane jest teraz? Cordis westchnął niemal z żalem. Poszedł na pustkowia, ruszył w kierunku Doliny Mrocznych Lordów. Co? Dlaczego? Mówiłem ci, jest opętany przeszłością, wierzy, że są tam tajemnice, które jemu tylko zostaną wyjawione, sekrety ciemnej strony. Ostrzegłeś go o zagrożeniach? O rojach Pelko? O Tukata? Nie dał mi szansy. I tak by nie posłuchał. W to akurat Sim chętnie wierzył. Nie wiedział tylko jeszcze, czy powinien wierzyć w resztę historii Cordisa. Mistrz Akademii był subtelny, przebiegły. Wymanewrowanie kogoś tak, aby z własnej woli zapenił się do morderczej Doliny Mrocznych Lordów Byłoby do niego bardzo podobne. Gdyby chciał wyeliminować Bejna, zachowując pozory niewinności, byłby to jeden z lepszych sposobów. Było tylko jedno małe ale. On przeżyje, stwierdził Kasim. Jest silniejszy niż ci się wydaje. Jeśli przeżyje, odparł Cordis odwracając się znowu do Gabelinu, pozna prawdę. W dolinie nie ma żadnych tajemnic. Już nie. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, zostało zabrane. Najpierw przez Sithów usiłując ochronić nasz zakon, a potem przez Jedi usiłujących go zniszczyć. W grobach nie zostało nic, tylko puste komory i kupy kurzu. Kiedy sam to zobaczy, zrezygnuje z tej szaleńczej idealizacji dawnych Sithów. Dopiero wtedy będzie gotów wstąpić do Bractwa Ciemności. Rozmowa dobiegła końca, przynajmniej to było jasne. Słowa Cordisa miały sens, przynajmniej jako część większej lekcji, której ostatecznym celem byłoby zmuszenie bejna do porzucenia starych nauk i zaakceptowania nowego zakonu Sitów oraz Bractwa Kana. Wychodząc z pokoju, Cassim nie mógł jednak pozbyć się wrażenia, że Cordis dopisywał usprawiedliwienie do zdarzeń już po fakcie. Lordis chciał, aby wszyscy wierzyli w to, że cały czas zachowuje kontrolę. Ale to zaszczute spojrzenie, jakie przez chwilę pochwycił fechmistrz, było ostatecznym dowodem prawdy. Lord przeraził się czymś, co Bane zrobił lub powiedział. Myśl ta wywołała uśmiech na wargat Fileka. Miała absolutną pewność, że Bane przeżyje do podróż do Doliny Mrocznych Lordów. I bardzo był ciekaw, co się stanie, kiedy młody człowiek powróci. Sirak ruszał się niemrawo. Ostatnich 36 godzin w spędził w zbiorniku bakty. Choć jego obrażenia zagoiły się całkowicie, ciało wciąż instynktownie reagowało na wspomnienie ran zadanych przez mieszkających. Powoli zebrał wszystkie rzeczy osobiste, marząc tylko o powrocie do znajomego otoczenia własnego pokoju, i opuszczenia samotności centrum medycznego. Do pokoju wpłynął jeden z robotów medycznych, niosąc dla niego parę spodni, koszule i szatę ucznia. Ubranie śmierdziało środkiem dezynfekcyjnym, sterylizacja wszystkiego, co jest wnoszone do centrum medycznego, była normalną praktyką. Rzeczy pasowały, ale zaledwie je włożył, wiedział, że nigdy wcześniej nie były noszone. Od chwili, kiedy zniesiono go nieprzytomnego z ringu, nie widział ani jednej żywej istoty. Nikogo poza robotami medycznymi. Nikt nie przyszedł go odwiedzić, kiedy unosił się w uzdrawiającej cieczy. Ani Kasim, ani Cordis, ani nawer i jewra. Nie miał im tego za złe. Sytowie pogardali słabością i porażką. Kiedy uczeń nie przegrywał w pojedynku. Zostawał sam za swoim wstydem i porażką, czekając aż zbierze na nowo siły, by podjąć naukę. Każdemu się to zdarzało wcześniej czy później, ale Sirakowi nie zdarzyło się jeszcze nigdy. Był niezwyciężony, nietykalny, najlepszy student w każdej dziedzinie. Słyszał plotki i szepty. Mówili o nim Sitari, istota doskonała. Teraz już go tak nie nazwą. Nie po tym, co zrobił mu Bane. Odwrócił się do drzwi i ujrzał w nich gitani. Czego chcesz? Spytał ostrożnie. Wiedział, kim jest, choć nigdy wcześniej z nią nie rozmawiał. W dniu jej przybycia uznał, że może stanowić potencjalne zagrożenie. Obserwował ją i wiedział, że ona obserwuje jego. Każde z nich mierzyło i oceniało drugie, starając się określić, kto jest lepszy. Sirak był ostrożny wobec potencjalnych przeciwników, którzy mogliby go wyzwać, albo tylko tak mu się zdawało, dopóki student, którego nie obawiał się wcale, nie położył go na łopatki. Chcę z tobą rozmawiać, rzekła. Obejnie. Miło skrzywił się na dźwięk tego imienia, po czym przeklął się w duchu za tę reakcję. Jeśli jednak nawet Gitan ją zauważyła, nie dała tego poznać po sobie. Co z nim? zapytał ostro. Ciekawa jestem, jakie masz teraz plany. Jak zamierzasz rozwiązać tę sytuację? Przez chwilę musiał walczyć, przywołując dawną arogancję, ale jakoś zdołał wydobyć z siebie ironiczny uśmiech. Moje plany to moja sprawa. Będziesz chciał się zemścić? naciskała. Może za jakiś czas przyznał wreszcie. Mogę ci pomóc. Zrobiła krok w jego kierunku. Ten krok wystarczył, żeby Sirak zauważył, z jakim zmysłowym wdziękiem się porusza. Niczym zeltrońska tancerka z woalem. Podejrzliwie zmrużył oczy. Dlaczego? Pomogłam Bainowi pokonać, rzekła. Wyczułam jego potencjał od pierwszej chwili, gdy go zobaczyłam. Gdy Cordis i inni mistrzowie odwracali się do niego plecami, w tajemnicy przekazywałam mu ich nauki o mocy. Wiedziałam, że ciemna strona jest w nim silna. Silniejsza niż we mnie. Silniejsza niż w tobie, a może nawet niż w samych mistrzach. Sirak nadal nie rozumiał, po co mu o tym opowiada. Wciąż nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Dostałaś od Bejna to, czego pragnęłaś. Czemu chcesz mi teraz pomagać? Pokręciła smutną głową. Myliłam się to, co do Bejna. Sądziłam, że jeśli mu pomogę, stanie się silniejszy. Że przyjmie ciemną stronę. A potem sama mogłabym się uczyć od niego i również zdobyć moc. On jednak nie jest zdolny zanurzyć się w ciemnej stronie. Wszyscy uważają, że pokonanie cię to wielkie zwycięstwo. Ja jednak wiem, że to klęska. Bawiła się z nim. Drwiła z niego. A jemu się to nie podobało. Przed Bainem nigdy jeszcze nikt nie pokonał mnie na ringu. Warknął. Jak możesz to nazwać klęską? Jeszcze żyjesz, odparła po prostu. Kiedy przyszedł moment, aby cię zabić i zakończyć twoje życie, zawahał się. Nie mógł się do tego zmusić, jest słaby. Zaintrygowany Sirak nie odpowiedział. Czekał aż gitan i rozwinie swoją wypowiedź. Przez całe miesiące planował i planował, jak się na tobie zemścić, ciągnęła. Nienawiść dała mu siłę, by cię pokonać ale w ostatniej chwili okazał litość i pozwolił ci żyć. Ja też pozostawiłem go przy życiu po pierwszym pojedynku, przypomniał jej Sirak. To nie był akt litości, lecz pogardy. Myślałeś, że go całkiem zniszczyłeś. Gdybyś wiedział, że pewnego dnia podźwignie się i znowu cię wyzwie, pewnie byś tego nie zrobił. Niezależnie od zasad podjętych w Akademii, nie doceniłeś go. To był błąd, którego już nigdy nie popełnisz. Ale Bane wie, ile jesteś wart. Wie, że jesteś dość potężny, aby reprezentować prawdziwe zagrożenie. A jednak pozostawił cię przy życiu, wiedząc, że pewnego dnia zechcesz się zemścić. Jest albo słaby, albo głupi, zakończyła. A ja nie chcę mieć nic wspólnego ani z jednym, ani z drugim. W jej słowach było trochę prawdy, ale Sirak wciąż nie był przekonany. Szybko zmieniasz sojusze, Gittany. Nawet jak na Sita. Milczała przez dłuższą chwilę. Zastanawiając się, jak powinna odpowiedzieć. Nagle wbiła wzrok w podłogę, a kiedy znów go podniosła, jej oczy były pełne wstydu i upokorzenia. To Bane zakończył nasz sojusz, nie ja przyznała prawie dławiąc się słowami. Porzucił mnie. Ciągnęła. nawet nie próbując ukryć gorączy. Opuścił akademię. Nie powiedział mi dlaczego. Nie pożegnał się nawet. Nagle wszystko znalazło się na swoim miejscu. Sirak zrozumiał jej gwałtowną potrzebę przyłączenia się do niego przeciwko dawnemu sojusznikowi. Gitani przywykła mieć kontrolę. Przywykła do rządzenia. Lubiła być tą osobą, która wszystko kończy. Nie spodobało jej się, kiedy nagle znalazła się po drugiej stronie. Jak w starym koreliańskim przysłowiu, strzeż się gniewu wzgardzonej kobiety. Dokąd poszedł? Zapytał. Studenci mówią, że Cordis wysłał go do Doliny Mrocznych Lordów. Sirak omalnie wykrzyknął to tak, jakby już nie żył. Ale w ostatniej chwili przypomniał sobie ostrzeżenie, że nie wolno nie doceniać Baina. Potem powiedział za tym tylko Spodziewasz się, że wróci. Jestem tego pewna. Wtedy będziemy gotowi. Obiecał Sirak. Kiedy wróci, zniszczę go. Bain idąc przez spalone piastki Puskowi Koribana. Stwierdził, że słońce wkrótce zajdzie za horyzont. Wędrował pod jego promieniami już od wielu godzin, pozostawił za sobą miasteczko Dreszde i świątynię, która nad nim górowała. Teraz i ona i miasteczko ledwie majaczyły na horyzoncie. Gdyby się obejrzał, miałby trudności z ich dostrzeżeniem. Ale on się nie oglądał, uparcie dążył przed siebie. Lejący się z nieba żar nie powstrzymywał go. Nie powstrzymają go też temperatury, bliskie punktu zamarzania, które przyjdą po zachodzie słońca. Dyskomfort fizyczny, zimno upał, pragnienie, głód, zmęczenie. Wszystko to nie miało na niego większego wpływu, gdyż podtrzymywała go potęga mocy. Był niespokojny. Pamiętał pierwszą chwilę, kiedy postawił stopę na koribanie. Wyczuwał potęgę tego świata. Koriban żył ciemną stroną. Uczucie to jednak było słabe i odległe. W czasie pobytu w akademii, tak się przyzwyczaił do tego prawie podprogowego szumu, że już go nie dostrzegał. Kiedy jednak opuścił świątynię i pozostawił za sobą port, oczekiwał, że to uczucie się spotęguje. Z każdym krokiem był coraz bliżej doliny mrocznych lordów. Wydawało mu się, że powinien poczuć wzrost intensywności ciemnej strony. Nie poczuł jednak nic, żadnej zauważalnej zmiany. Znajdował się tylko kilka kilometrów od wejścia do doliny. Widział już ciemne kontury najbliższych grobowców wykutych w kamiennych ścianach. Ale ciemna strona wciąż była niczym więcej jak tylko cichym echem, niewyrośnym wspomnieniem odległych słów wypowiedzianych w zamieszłej przeszłości. Odsunął od siebie jednak wątpliwości i zastrzeżenia przyspieszył kroku. Chciał dotrzeć do doliny przed zapadnięciem całkowitej ciemności. Wybiegając z akademii, złapał kilka prętów żarowych. W razie potrzeby będzie mógł ich użyć. Niestety ich światło będzie w nocy niczym boja alarmowa. Wszystkim zdradzi miejsce jego pobytu. Mając przy boku nowy miecz świetlny, wiedział, że wyjdzie cało niemal z każdego starcia. Ale wśród grobowców kryły się istoty, których uwagi wolałby raczej nie zwracać. Ostatnie promienie światła jeszcze przenikały powietrze, kiedy wreszcie dotarł do celu. Dolina mrocznych lordów leżała u jego stóp, ukryta pod całunem zmierzchu. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie rozbić tu obozowiska do świtu, ale odrzucił tę myśl. Dzień czy noc to nie ma znaczenia. Kiedy już znajdzie się w grobowcu, będzie musiał używać prętów żarowych, niezależnie od oświetlenia na zewnątrz. A teraz, kiedy wreszcie dotarł na miejsce, Czuł, że nie zdoła się już dłużej powstrzymać i musi sprawdzić, czy uda mu się coś znaleźć. Wybrał najbliższą ze świątyń, która jeszcze majaczyła w mroku. Podobnie jak inne grobowce, ona również wykuta była w wysokim kamiennym klifie otaczającym dolinę. Wielka sklepiona brama została wyrzeźbiona na powierzchni zbocza, ale komory, w których spoczywały szczątki mrocznego lorda, Wijały się głęboko we wnętrze skały. Pochodząc bliżej, Payne był już w stanie rozróżnić skomplikowane dekoracje, wyryte na łuku. Coś było napisane na jego szczycie, ale nie mógł rozpoznać liter. Domyślał się, że kiedyś było to dzieło sztuki, lecz eony wiatrów pustynnych zatarły szczegóły. Zatrzymał się na progu. Kłonąc atmosferę zakazanej tajemnicy jako otaczała wejście do grobowca. Wciąż jednak nie czuł żadnej zmiany w mocy. Przechodząc przez próg, zdziwił się, bo ujrzał, że wielki kamień, zamykający wejście jest rozbity. Przesunął palcami po miejscu pęknięcia. Gładkie, starte. Ktokolwiek rozbił te drzwi, uczynił to dawno temu. Wyprostował się i odważnie wkroczył przez strzaskany portal. Powoli poruszając się w mroku, ruszył długim tunelem wejściowym. Po jakichś sześciu metrach zapadła kompletna ciemność. Wyjął więc pręt i zapalił go. Upiorne niebieskie światło wypełniło tunel. Wielki rój śmiercionośnych chrząszczy pelko pospiesznie uciekł poza krąg światła. Próbowały go podejść, zbliżając się jednocześnie ze wszystkich stron. Wciąż je czuł, jak czaiły się w ciemności wokół niego, ale się nie bał. W końcu to nie światło utrzymywało je w bezpiecznej odległości. PLK, podobnie jak większość stworzeń żyjących na Korybanie, były wrażliwe na moc. Wyczuły zapewne przybycie Bejna na długo przedtem, zanim wszedł do grobowca. Jego moc z pewnością przyciągnęłaby je i tak. A jednak to także moc utrzymywała je teraz w ryzach, razem z ich paraliżującymi kolcami na grzbiecie. Pelko instynktownie wyczuwały, jak wielka jest siła Bejna. Bały się go. Nie podejdą bliżej, by go zaatakować, więc mogły być najwyżej nieprzyjemne, nie zaś niebezpieczne. Prawdziwe zagrożenia stanowiły większe stworzenia, takie jak Tukata. Ale nimi zajmie się dopiero wtedy, kiedy nadejdzie czas. W tej chwili bardziej martwiły go potencjalne zagrożenia ze strony budowniczych grobowca. Mauzolea Sitów znane były ze złośliwie zainstalowanych, śmiertelnych pułapek, Bain sięgnął w moc, starannie sondując ściany, ziemię i sklepienie w poszukiwaniu czegoś niezwykłego. Poczuł ulgę, a zarazem lekkie rozczarowanie kiedy nie odkrył zupełnie nic. W duchu miał chyba nadzieję natknąć się na jakąś nieodkrytą komnatę, coś co umknęło uwagi Jedi. Szedł dalej tunelem, mijając kolejne komory, w których złożono skarby i inne dary, pochowane wraz z mrocznym lordem, plus kilku żywych służących. Pomieszczenia tego nie interesowały. Nie był rabusiem grobów. Wędrował zatem coraz głębiej i głębiej, aż dotarł do samej chrypty. Książcze pelko nie odstępowały go ani na chwilę, kręcąc się nieustannie tuż poza kręgiem błękitnego światła, rzucanego przez pręża żarowy. Słyszał wysokie skrzeczenie, skrik, skrik, skrik zdenerwowanego roju nie mogły dopaść ofiary, a jednak nieustannie przyciągała je jego obecność. Krypta była łatwa do zidentyfikowania dzięki ogromnemu kamiennemu sarkofagowi, który stał pośrodku pomieszczenia na niewielkim postumencie. Był jedynie ciemną plamą na skraju światła, ale sam jego widok napełniał lękiem i szacunkiem. Wciąż używając mocy, aby wykryć pułapki, jakie mogły na niego czekać, Bain ostrożnie zbliżył się do grobu, a jego niepokój narastał. W miarę jak błękitne światło mywało sarkofag, wydobywając z mroku kolejne szczegóły. W kamieniu wyrzeźbiono podobne znaki, jak u wejścia do grobowca, ale te tutaj nie ucierpiały od niewyobrażalnych stuleci erozji. Były wyraźne, brutalne i ostre. Nie mógł przeczytać nieznanego języka ani zidentyfikować mrocznego lorda po herbie ale wiedział, że to miejsce spoczynku potężnej i starożytnej istoty. Dotarł do platformy, która sięgała mu zaledwie do kolana. Postawił na niej jedną stopę, po czym sięgnął, chwycił się wystającej z krawędzi jednego z symboli wyrzeźbionych na boku sarkofagu. Prawie oczekiwał porażenia lub wstrząsu, ale poczuł jedynie zimny kamień pod palcami. Utrzymując równowagę w tej pozycji, podciągnął się tak, by obiema nogami znaleźć się na platformie. Wtedy spojrzał na płytę grobowca. Ku swojemu przerażeniu stwierdził, że jest ona prawie doszczętnie zniszczona, cokolwiek przedtem było wewnątrz, teraz znajdowała się tam sterta gruzu i pyłu, jeszcze kilka drobnych kostek, które mogły być palcami szkieletu mrocznego lorda. Zeskoczył z podsumentu zły, ale jeszcze nie gotów by się poddać. Powoli zatoczył wielki krąg, jakby spodziewał się znaleźć skradzione szczątki zwalone na kupę w kącie krypty. Ale nie znalazł nic. Krypta została zbezczeszczona i dokładnie obrabowana. Bej nie był pewien, co właściwie chciał znaleźć, ale z pewnością nie to. Dusze mrocznych lordów były istotami czystej, ciemnej strony. Wieczne, jak sama moc. Duch pozostawałby tu przez stulecia, nawet, nawet tysiąclecia, dopóki nie pojawi się godny spadkobierca, przynajmniej tak sugerowały teksty w archiwach. Namacalne dowody były jednak nie do podważenia. Starożytne manuskrypty go zawiodły. Postawił wszystko naprawdę ich słów, zbuntował się nawet wobec Kordisa i przegrał. Desperacja odrzucił głowę w tył. I wzniósł ręce w górę ku nierównemu stropowi Jestem tutaj, mistrzu, krzyknął. Przybyłem, aby poznać twoje sekrety. Urwał, czekając na odpowiedź. Nie usłyszał jednak nic, więc krzyknął znów. Pokażcie na całą potęgę ciemnej strony. Ukaż się! Jego słowa odbijały się od ścian, puste i głuche. Upadł na kolana, opuścił ramiona i głowę, kiedy echał cichły, w ciszy, słychać było jedynie klikanie, chrzeszczę pęko. czy rozejrzał się po obozowisku i splunął na ziemię. Ataczała go armia, lecz była to armia istot niższych. Wszędzie miał okiem sięgnąć, widział poddanych. Żołnierzy, zabójców i uczniów. Cennych mistrzów Sitów była tylko garstka. Niekończąca kończąca się wojna z drzedaj na polach e, Rusanu zbierała obfite żniwo wśród Bractwa Ciemności Kana. Bez posiłków będą zmuszeni do wycofania się lub zostaną starci na proch przez generała Hoffa i jego z nienawidzoną armię światła. Ciężki chwilek wstał, uznając, że najwyższy czas coś z tym zrobić. Ruszył przez obozowisko, mijając grupy żołnierzy. Widział, jak wielu jest rannych, zmęczonych lub tylko zniechęconych. A zanim dotarł do namiotu Lorda Kana, pogarda, jaką żywił dla swoich tzw. braci, sięgnęła punktu wrzenia. Kiedy wszedł, Lord Kaan tylko spojrzał na niego i natychmiast ostrym gestem odprawił pozostałych doradców. Wyszli pojedynczo, nie śmiejąc podejść zbyt blisko. Co się dzieje, stary przyjacielu? Zapytał Kaan. Jego głos był miękki i czarujący jak zawsze, ale oczy miał wielkie i przerażone jak zaszczute zwierzę. Widziałeś to, co jest na zewnątrz? I nazywa się naszą armią? Warknął Kopecz, wskazując kciukiem na siebie. Powoli podszedł bliżej. Jeśli to wszystko, co mamy przeciwko Ochotowi, to równie dobrze możemy spalić nasze czarne szaty i zacząć się uczyć kodeksu Jedi. Przybędą posiłki, zapewnił go Lord Ken. Dwie pełne dywizje piechoty, brygada snajperów. Pół plutonu pojazdów repulsorowych z ciężkimi działami. Wielu garnie się do walki o chwałę naszej sprawy. Codziennie więcej. Bractwo Ciemności nie może zawieść. Kopecze nie pocieszyły ta obietnica. Lord Kahn był zawsze siłą Bractwa Ciemności. Człowiekiem, który zjednoczył mrocznych lordów przy jednej sprawie wyłącznie swoją niezwykłą osobowością i wizją. Jednak teraz i on wydawał się na skraju wytrzymałości. Napięcie nieustannych walk z Jedai go zniszczyło. Kopecz pokręcił głową z odrazą. Nie jestem jednym z Twoich pompatycznych doradców, rzekł, podnosząc głos. Nie będę się przed Tobą płaszczył i pełzał, lordzie. Kan. nie będę sypał pochwał na Twoją głupią głowę, kiedy na własne oczy widzę, że prowadzisz nas na śmierć. Ucisz się, marknął Khan. Zniszczysz morale naszych żołnierzy. Nie ma już czego niszczyć, odparował kopecz. Choć już znacznie ciszej. Nie pokonamy Jedi zwykłymi żołnierzami. Ich jest zbyt wielu, a nas zbyt mało. Przez nas rozumiesz osoby godne wstąpić w szeregi mrocznych lordów, tak? Odparował Khan. Westchnął i spojrzał na rozłożoną przed sobą holomapę. Wiesz, co musisz uczynić, rzekł mu Kopecz już znacznie spokojniejszym tonem. Postanowił, że pójdzie za Kanem. Teraz też go nie opuści. Nie zamierzał jednak stać z założonymi rękami i czekać na pewną klęskę. Mamy przed sobą armię rycerzy i mistrzów Jedi. Nie możemy stanąć przeciwko nim bez własnych mistrzów z akademii. Studentów też. Wszystkich. Ale to tylko uczniowie. Zaprotestował Kan. Są najsilniejsi z naszego zakonu. Przypomniał mu kopecz. Obaj wiemy, że nawet najgorsi studenci z Korribana są mocniejsi niż połowa tak zwanych mrocznych lordów tu na Rusanie. Cordis jeszcze nie zakończył pracę. Studenci wciąż muszą się wiele nauczyć. Pierał się Kan, choć bez wielkiego przekonania. Tyle niewykorzystanego potencjału. Akademia reprezentuje przyszłość sitów. Jeśli nie pogadamy, że tutaj, tu, na Rusanie, nie będzie żadnej przyszłości, opierał się Kopecz. Lord Khan chwycił się obiema rękami za głowę, Jakby nagły atak bólu groził mu pęknięciem czaszki na pół. Zaczął dygotać, niczym w straszliwym ataku. Kopecz mimo woli cofnął się o krok. Khan potrzebował tylko kilku sekund, aby opuścić ręce i odzyskać opanowanie. Z jego oczu zniknął zaszczyty wyraz, zastąpiony przez spokojną pewność siebie, która tak wiele osób przyciągnęła do bractwa. Masz rację, stary przyjacielu, rzekł. Słowa brzmiały spokojnie i łagodnie, jakby ktoś zdjął mu z barków ogromny ciężar. Emanował pewnością siebie i siłą, wydawał się jaśnieć fioletową aurą, jakby był usposobieniem ciemnej strony i nagle w wytłumaczalny sposób Kopecza także ogarnął spokój. Wyślę wiadomość Cordisowi, rzekł Kan, a moc wypływała z niego niemal namacalnymi falami. Masz rację. Czas, aby uczniowie akademii na Korybanie naprawdę wstąpili w szeregi sitów.